Łaska Pana naszego Jezusa, miłość Boża i społeczność Ducha Świętego niech będą z nami wszystkimi. Amen. Oto, drodzy, dzisiejsze rozważanie chciałbym przede wszystkim, abyśmy się skoncentrowali na zagadnieniu istoty tego miasta starożytnego Babilon. Ono, drodzy, dla historyków w zasadzie będzie tylko zawsze miejscem, które kojarzymy z imperium, które już dawno nie istnieje, pozostały jeszcze ruiny, a w zasadzie w 2003 roku i te ruiny bardzo ucierpiały w wyniku wojny nad Zatoką Perską. Ale, drodzy, dla nas, gdy my studiujemy Słowo Boże, Babilon to jest zupełnie coś innego, bo księga właśnie, no w ogóle pismo całe, Pismo Święte ukazuje nam, i to nie tylko w jednej, ale w wielu w księgach Pisma Świętego ukazuje nam Babilon jako pewien system, jako coś, co wskazywało zawsze na swoją potęgę. Dzisiaj byśmy rozpoczęli to od tego właśnie początku. To jest, drodzy, pierwsza Księga Mojżeszowa, czyli Księga Rodzaju i rozdział 11, gdzie mamy przykład przedstawiony, bo to jest Babilon, prawda? Ta geneza tego słowa odnosi się do właśnie również wieży Babel. Ten początek i miejsce właśnie to jest wieża Babel. To jest miejsce, które dla wielu ludzi jest jakby traktowane, bo przecież wielu niestety, i to nawet i chrześcijan, uznaje, że pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to jest co? To jest mit, to jest legenda. My wiemy, że Słowo Boże całe jest natchnione, w związku z tym to całe Pismo ukazuje nam prawdę, jaką Bóg objawił. Mamy tutaj takie sprawozdanie, może przeczytamy od wiersza drugiego. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: Nurze, wyrabiajmy cegłę, wypalajmy ją w ogniu, i używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba, i uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. I oto jest przykład ludzi, cywilizacji starożytnej, która już minęło wiele, wiele wieków po potopie, i okazało się, że zapragnęli stworzyć miejsce, które będzie szczególne dla nich. Miała być to potężna wieża, której, jak tu czytaliśmy, szczyt sięgałby nieba, ale jeszcze jest coś bardzo znamiennego w tych słowach. Czytamy tutaj tak, gdzie jest napisane, aby sięgała nieba, uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Co, drodzy, oznaczają te słowa? Uczyńmy sobie imię. To jest dzisiaj dla nas taka kwestia kluczowa, ponieważ mówimy o, drodzy, systemie, który w jaki sposób, drodzy, funkcjonował. Stworzył chciał wielką cywilizację, potężne imperium, które czy było zgodne to z wolą Bożą? My wiemy, że Pan Bóg tu zaingerował, ponieważ w tamtym czasie ludzie posługiwali się jednym językiem, a Pan uznał, że to nie jest odpowiednie miejsce, aby oni byli zgromadzeni w jednym miejscu, prawda? Bo to jest zawsze ta idea, drodzy, wielkich metropolii, dużych miast, które mają jedną ogromną wadę. Gdzie jest duże skupisko ludzkie, tam będzie dużo zła, tam będzie się szerzyło wiele grzechów i wiele niedobrych rzeczy będzie miało miejsce. Zatem Pan Bóg, nie było to wolą Bożą, aby ludzie byli skoncentrowani w jednym miejscu. Ale oni, drodzy, chcieli jednak to zrobić. Myślę, że gdy czytamy książkę Patriarchowie i Prorocy, tam mamy takie ciekawe sprawozdanie po czasach potopu, że głównie reprezentanci z tej linii Noego i Sema, prawda, bo Semici to są, to jest przyszły również naród izraelski, potomkowie Abrahama. Ale oni przede wszystkim kładli nacisk na to, aby podtrzymywać tą wiarę w prawdziwego Boga.
aby odrzucić wszelki system bałwochwalczy, aby nigdy nie było nic, co by mogło odwrócić naszą uwagę od prawdy zbawienia. Drodzy, gdy my się nad tym głębiej zastanowimy, to my wiemy, że prawda o zbawieniu, o tym, że ludzie lgnęli do Boga, to nie jest tylko czas końca, gdzie ludzie będą przed przyjściem. Ale we wszystkich wiekach Bóg miał ludzi, którzy głosili tą prawdę. Jeżeli czytamy w liście do Hebrajczyków, że Abraham czego, drodzy, oczekiwał jako pielgrzym na tej ziemi, bo nie miał swojego miejsca, był pielgrzymem, mieszkał pod namiotami. Czego oczekiwał? Nowego miasta Jeruzalem, którego budowniczym jest Bóg. Tak więc wielu właśnie tych Semitów z potomków, z linii właśnie Noego, z tego syna Sema, dążyło do tego, żeby utwierdzić tą prawdziwą wiarę w żywego Boga. Ale drodzy, gdy inni to słyszeli, głównie potomkowie Hama, którzy postanowili jednak inaczej to zrobić, prawda, odwrócić się od Boga, to czyniąc sobie imię, drodzy, pokazali jedno, że jeżeli my mamy imię, to znaczy, że my mamy pewien autorytet i my będziemy o wszystkim decydować. A jaka jest, drodzy, zasada? Czy my jako stworzenia Boże możemy o wszystkim sami decydować, czy musimy się liczyć z kim zawsze? Z wolą Bożą, prawda? My wstając się rano, nasze myśli kierują się ku Bogu, czytamy Słowo Boże, modlimy się i prosimy, żeby Pan Bóg nas prowadził, żebyśmy postępowali zgodnie z wolą Bożą. A ten lud uznał, że czyniąc sobie imię, zrobią co? Oderwią się zupełnie od Boga i będą w stanie będą oczywiście realizować swoje pragnienia, swoje zamysły i nie będzie im wcale Pan Bóg potrzebny. Tak, drodzy, myśleli. Niestety. A więc, drodzy, Babilon staje się systemem uczynienia sobie imienia, odłączenia się od Boga. Uznaje, że to jest w ogóle niepotrzebne. Że my sami będziemy w stanie sprostać wszystkiemu. My sami będziemy mogli rozwiązać wszelkie nasze problemy. My jesteśmy cywilizacją, która potrafi, która jest inteligentną cywilizacją, więc potrafi sama zadbać o siebie. Bez Boga Bóg jest niepotrzebny. I tak, drodzy, to funkcjonowało. Gdybyśmy to porównywali, to również gdy mamy inne fragmenty w Piśmie Świętym, sięgając na przykład do Księgi Izajasza, do rozdziału 14, to w 14 rozdziale zauważymy tą prawdę, która jest ukazana jako szydercza pieśń o kim? O królu babilońskim, prawda? O królu babilońskim. Ale my ją również odnosimy do kogo, drodzy? Do upadłego Lucyfera, do szatana, prawda? Ta wyniosłość jego. Czytamy tutaj o tym, że twoją pychę, od wiersza 11, twoją pychę i brzęk twoich lutni strącono do krainy umarłych, twoim posłaniem z glinizna, a robactwo twoim okryciem. O jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki. Powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A ponieważ to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa i swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże. Zasiądę na górze narad, na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków i zrównam się z Najwyższym. Takie są, drodzy, jego dążenia, prawda? Ja będę tym pierwszym, ja zrównam się z Najwyższym, ja uczynię sobie imię. To wszystko pokazuje nam, że ta analogia między królem babilońskim, prawda, czyli imperium babilońskim, a szatanem jest dokładnie analogią tylko, prawda. Mamy tutaj dokładnie odwzorowanie charakteru upadłego Lucyfera do systemu, który sprzeciwstawiał się cały czas, drodzy, Bogu, który dążył do tego, żeby we wszystkim, żeby uniezależnić się od Boga. Drodzy, gdy my się zastanowimy nad tym, to my wiemy, że nasza egzystencja zawsze będzie związana z Bogiem, bo również dar życia, że oddychamy, że po prostu funkcjonujemy, że wyczuwamy swój puls, prawda? To co jest? To jest przypadek? To jest wszystko dar Boży. Dlatego też, drodzy, w tym dostrzegamy ogromną pychę, pewność siebie, prawda? Uzurpowanie sobie tych prerogatyw, które należą do kogo? Należą tylko do Boga. Przecież Bóg jest jedynie stworzycielem. Bogu możemy oddawać cześć. A Babilon, system babiloński od samego początku, od wieży Babel, uzurpuje sobie, że my będziemy tymi, którzy będą decydować o wszystkim.
I teraz, drodzy, gdy sięgniemy o wiele wieków już dalej, w czasy Izraela, w czasy państwa judzkiego, zauważamy, że ten okres, który zbliżał się, gdy prorok Izajasz, prorok Jeremiasz również wskazywali na to, że zbliża się czas z powodu oczywiście czego? No nieposłuszeństwa narodu Bożego, ludu Bożego, że zbliża się czas niewoli. Ja się nieraz, drodzy, zastanawiam, jak to jest. Ale, drodzy, zauważmy, że Pan Bóg wpływa na pewne rzeczy i kieruje. Natomiast pozwala nieraz pewnym wypadkom, żeby się toczyły w taki sposób, aby również człowiek mógł doświadczyć, jeżeli nie chce być wierny Bogu. I typowym przykładem właśnie niewola babilońska tego jest. Zauważmy, drodzy, mamy dwa miasta. Mamy Babilon i mamy z drugiej strony Jerozolimę. Jerozolima to miejsce, w którym to była stolica przecież państwa judzkiego, tam, gdzie znajdowała się świątynia. A świątynia, drodzy, zawsze reprezentuje co? Plan zbawienia, możliwość pojednania człowieka z Bogiem. No taka jest idea, prawda? Czyli świątynia była w Jerozolimie. W Jerozolimie była miejscem, które reprezentowało na cały świat, miało reprezentować chwałę Bożą, prawda? Tam objawiała się rzeczywiście chwała Boża. Pan Bóg właśnie w Księdze Izajasza mówi te słowa, lud, który sobie stworzyłem, będzie zwiastował moją chwałę. A więc chwała miała się rozprzestrzeniać na cały ówczesny świat. I drodzy, dochodzimy do momentu, że to właśnie która stolica zaczyna dominować nad światem? Babilon, prawda? Babilon. Babilon staje się coraz mocniejszy. Babilon kolejne państwa podbija. I teraz, drodzy, było pytanie, czy naród judzki, bo wiemy, że 100 lat wcześniej to Chaldejczycy z kolei oblegli państwo północne, prawda, czyli te 10 pokoleń na północy, które odłączyły się po śmierci Salomona i wcześniej zajęło już, Asyria zajęła te 10 plemion, a te kolejne 100 lat, jakie pozostały, no to był czas, gdy tylko państwo judzkie, drodzy, reprezentowało kogo, drodzy? Reprezentowało jedynie prawdziwego Boga. Jakież to smutne, gdy patrzymy w kontekście wielkiego boju, całego tego konfliktu między dobrem a złem, że przyszedł moment, w którym to Babilon bardziej triumfował nad Jerozolimą, tak jakby moc Boża była ograniczona w swoim działaniu. To przecież Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że z ciebie uczynię naród wielkim, w tobie będą błogosławione wszystkie narody, a okazuje się, że sytuacja jest jakby zupełnie odwrotna. Że Babilon jest coraz potężniejszy i tak, drodzy, w 605 roku przed naszą erą Chaldejczycy oblegli Jerozolimę, podbili stolicę Judei i deportowali jej mieszkańców. Po co, drodzy, deportowali? Za chwilkę powiemy kolejnej rzeczy, ale po co podbijali, deportowali? Czy po to, żeby pozwolić z powrotem ludziom wrócić do swojej ziemi? Każde państwo, potężna monarchia, imperium dążyło do podbicia i gdy podbijało, to z kolei powodowało to, że ci słabsi z czasem zupełnie zostali, ich tożsamość została zmieniona, prawda? Deportowani gdzie indziej. Czyniono to po to, żeby oni zapomnieli o swojej byłej tożsamości państwowej, prawda? Dlatego też wiele państw okresu starożytnego upadło, no bo po prostu jedni podbijali drugich i te, które były podbite, już nigdy nie wracały do swojej świetności. Ale, drodzy, w przypadku Izraela wiemy, że Pan Bóg zatroszczył się o to i zrobił to w sposób kontrolowany, że nawet ta niewola, prawda, była tym okresem 70 lat, które Pan Bóg dał, ale dał im możliwość co? Że mogli tam normalnie zakładać rodziny, mogli tam budować, szczepić, mogli tam wszystko robić. Więc oni mieli bardzo ułatwioną sytuację i tak. Prawda? Ta niewola w zasadzie była dla nich wybawieniem, bo gdyby Pan Bóg nie zatroszczył się o to, to jakiż los by ich, drodzy, czekał? Zostaliby podbitym ludem jak każde inne. Prawda? Staliby się w końcu zapomnianą cywilizacją, która przestała w końcu istnieć. Dlatego właśnie Juda reprezentowała ostatnią część wielkiego państwa z czasów Dawida. I to państwa, którego miał przyjść na świat, drodzy, kto? Mesjasz, Zbawiciel.
Popatrzmy w kontekście tego, jak szatan robił wszystko, żeby do tego nie doszło, prawda? Wcześniej, gdy naród izraelski miał być wyprowadzony z niewoli egipskiej, szatan robił wszystko, żeby im utrudnić życie, uprzykrzyć, żeby nawet był dekret, że mieli każdego męskiego potomka wrzucać do Nilu, prawda? Po co? Po to, żeby nie było możliwości narodzin z tego rodu kogo? Mesjasza, Zbawiciela świata. Teraz zrobione zostało wszystko, aby tożsamość państwowa państwa izraelskiego, państwa judzkiego została zupełnie zatarta, żeby tego narodu nie było, żeby w końcu państwo babilońskie całkowicie zaczęło dominować nad ówczesnym światem. I drodzy, w zasadzie się to udaje, bo popatrzmy na początek Księgi Daniela. Gdy otworzymy tą księgę, to zauważymy, że taki był niestety tego początek. Początek właśnie tej księgi nam sprawozdaje dokładnie, że tak to miało miejsce. Czytamy, że trzeciego roku, to jest początek Księgi Daniela, pierwszy rozdział, panowania Jojakima, króla judzkiego, nadciągnął Nabuchadonozor na król babiloński do Jeruzalemu i oblekł je. A Pan wydał w jego ręce Jojakima, króla judzkiego, i część naczyń domu Bożego. On zaś sprowadził je do ziemi Shinear, do domu swojego Boga, a naczynia wniósł do skarbca swojego Boga. Jest to dokładnie ta kraina, która jest również wspomniana gdzie? Właśnie w czasie, gdy czytaliśmy o wieży Babel. Czyli co zrobił Nabuchodonozor? Wziął te wszystkie naczynia, które były gdzie? W świątyni, prawda? Świątynia, jak wiemy, została zniszczona, zburzona. Te wszystkie naczynia, które służyły świętym sprawom, on je wniósł do swojego skarbca, tam gdzie był jego Bóg. I tak uznał, bo mówił, bo ja teraz rządzę. Ja jestem teraz głównym tym, który decyduje o wszystkim na świecie. I drodzy, przez wydawałoby się ten czas, jest to jakby całkowita klęska. Jakby naród zupełnie miał praktycznie już nie wrócić do niczego. Ale drodzy, Pan Bóg ma tam swoich ludzi. Zauważmy, że Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz, tych wielkich, wspaniałych, byśmy mogli powiedzieć, młodzieńców w ówczesnym czasie, którzy zostali również pojmani wśród jeńców, prawda, znaleźli się. Oni mieli być również kształceni w taki sposób, aby stać się w przyszłości kim? Astrologami babilońskimi, prawda? Po to dostali się na dwór królewski. I drodzy, to jest zdumiewające, że to właśnie Pan Bóg miał się posłużyć tymi ludźmi, gdzie cały naród nie jest nieraz w stanie, to Pan Bóg się taką resztką jest w stanie posłużyć i może wykonać przez nim wielkie zadanie, prawda? Co mogli oni zrobić? Wydawać by się mogło, drodzy, z naszej perspektywy, teraz gdy wiemy, jaka jest ta historia, no to wiemy, jak to się wszystko dalej potoczyło. Ale gdybyśmy, drodzy, mieli być w tym momencie, gdy oni się dostają na dwór króla babilońskiego, była szansa działania? Wydaje się, że w ogóle. Gdyby nawet zaświadczyli, co zrobili, bo był czas, gdy chodziło o dietę, prawda, ustawienie wszystkich tych spraw, że Daniel, Ananiasz, Miszael i Azariasz postawili na sprawę zbawienia. Powiedzieli, że oni chcą tą dietę mieć taką odpowiednią, żeby nie jeść ze stołu królewskiego tych potraw, które poświęcone są, prawda, bałwanom. Nie chcieli, wiedzieli, tam nie będzie czystych pokarmów, tam nie będzie czystych, więc wybrali tą jarską dietę. I drodzy, właśnie w tej sytuacji widzimy, że oni tyle mogli zrobić, ale drodzy, nie sądzę, żeby jeszcze myśleli to, co stanie się później, bo mija 3 lata, wydaje się, że niby nic i w pewnym momencie następuje punkt zwrotny, drodzy. To jest ten moment, w którym Nabuchodonozor ma ten sen, gdzie się bardzo zaniepokoił, ale nie umiał sobie pomóc w tej sprawie. Nie wiedział jaka jest odpowiedź, jaki jest w ogóle ten sen. To go zaniepokoiło. Wiedział, że oznacza to coś bardzo ważnego, ale nie miał możliwości sam sobie pomóc. Drodzy, próbował. Czy nie próbował? No przecież wezwał wszystkich astrologów, wróżbitów. Oni próbowali, ale mówili królu, no powiedz nam sen, to my ci go wyłożymy. No ale król nie pamiętał, ale całą tą winę zwalał na nich. Mówi, nie chcecie mi powiedzieć, wobec tego na wszystkich zaciążył jeden wyrok, wyrok właśnie śmierci. I tutaj mamy, drodzy, ciekawe sprawozdanie biblijne,
że gdy wydano ten rozkaz stracenia wszystkich magów, miano również stracić Daniela i jego towarzyszy. To jest drugi rozdział, teraz od wiersza 14. Wtedy Daniel mądrze i roztropnie zwrócił się do Ariocha, dowódcy gwardii przybocznej króla, który wyszedł, aby stracić magów babilońskich. I odezwał się do Ariocha, oficera królewskiego, tymi słowy. Dlaczego rozkaz królewski jest taki srogi? Wtedy Arioch objaśnił tę rzecz Danielowi. Na to Daniel poszedł i prosił króla, aby mu dał czas na wyłożenie snu. Potem pobiegł Daniel do domu i opowiedział tę rzecz swoim towarzyszom, Ananiaszowi, Miszaelowi i Azariaszowi, aby wybłagali u Boga niebios miłosierdzie z powodu tej tajemnicy, by nie stracono Daniela i jego towarzyszy wraz z pozostałymi magami babilońskimi. I teraz Daniel dalej się modlił i Pan Bóg dał mu możliwość, dał mu wgląd w te sprawy, objaśnił mu ten sen. Daniel go również otrzymał i mógł iść teraz do króla, drodzy. Jest to bardzo znamienna sprawa, że, drodzy, jak nazywano często, a ta rzecz nawet przeszła później na kolejne imperium, bo Daniel później, wiemy, że już jest starszy wiekiem i gdy jest ten później dekret za króla Dariusza, aby tylko się kłaniać jemu, gdy satrapowie zazdroszczą i gdy widzą, jakie jest jego, że ma powodzenie właśnie i ten dekret zostaje wydany, to tam jest taka sytuacja, że gdy oni zwracają się do króla, to jak nazywają Daniela? Mówią, jeden z wygnańców judzkich, prawda? Jak oni traktowali Hebrajczyków? Wygnańcy judzcy, prawda? To było pogardliwie, bo drodzy, no, w tym czasie to jeszcze, tu był początek, ale wtedy, gdy Daniel już sprawował pewną państwowe nawet urzędy, wysokie, na wysokim szczeblu, to powiedzieć, drodzy, o nim, że jest kim? Jeden z wygnańców judzkich, to świadczyło o tym, że Hebrajczyków lekceważono. Takie było postrzeganie tego. I drodzy, zastanawiające jest to, że król musi się teraz zwrócić do kogo, drodzy? Do pogardzonego jednego z wygnańców judzkich, prawda? Aby on mógł mu wyłożyć to, co oczywiście król jest bardzo zaniepokojony i co chce wiedzieć, prawda? I dlatego też Daniel tutaj bardzo ciekawy sposób. Czytamy, że gdy Arioch śpiesznie, a więc musiano się już śpieszyć i nawet król na pewno był zniecierpliwiony, że nikt mu do tej pory nie wyjawił. Wprowadzono do Daniela, do króla, także do niego. Znalazłem męża wśród wygnańców judzkich, o czym tutaj czytamy, który wyłoży królowi sen. I odezwał się król i rzekł do Daniela, którego imię było Baltazar. Czy rzeczywiście możesz mi opowiedzieć sen, który miałem i wyłożyć go? A Daniel odpowiedział królowi tymi słowy. Tajemnicy, o którą pyta król, nie mogą wyjawić królowi ani magowie, ani wróżbici, ani czarownicy, ani astrolodzy. Jest jednak Bóg na niebie, który objawia tajemnicę i wyjawi królowi Nabuchodonozorowi, co się stanie w przyszłych dniach. A twój sen i twoje widzenie, które ci przyszły przez głowę, są następujące. I tam jest wykład dalej snu. Oto, drodzy, co Daniel uczynił w tym momencie. Nie przypisał sobie tego, prawda? Ale wskazał wyraźnie, że tego królowi nikt nie jest w stanie przedstawić. Nikt nie jest w stanie, ale jest Bóg na niebie. Czyli, drodzy, to było ogromne świadectwo, że upokorzony naród izraelski, też z powodu swoich win, prawda, swoich zaniedbań, tego, że odwracał się od Boga, że wydawało się, że nadzieja jakakolwiek zgasła, gdy oni wszyscy dostali się do Babilonu i przez 3 lata się w zasadzie jakby nic nie działo dobrego. I nastąpił ten punkt zwrotny, gdzie jest Bóg na niebie, który objawia, drodzy. Jakież jest to wspaniałe, że gdy ten niezależny system babiloński próbował dominować, Pan Bóg powiedział dość w pewnym momencie i używa Daniela teraz, aby Daniel mógł wyjawić sen. Opowiada mu go i wskazuje na to, że nie jest to sprawa po ludzku wytłumaczalna, ale że Bóg, bo jest Bóg, który sprawuje całą władzę nad światem i On może jedynie tą sprawę oczywiście przedstawić. I to, drodzy, pokazuje nam bardzo jasno, że w tamtym czasie, gdy pokładano ufność w kim? W astrologach, prawda? A astrolodzy,
no zawsze zajmowali się odczytywaniem z gwiazd, jaka jest przyszłość, prawda, stawianie horoskopów. To wszystko bierze swój początek właśnie w Babilonii. Tam w ten sposób próbowano ludziom przedstawić, jaka jest przyszłość, jak mogą ją poznać. Zatem ci, którzy tam byli na dworze, mieli wysokie stanowiska, byli w zasadzie ludźmi, którzy byli bardziej złączeni, można to powiedzieć było, z nieczystymi duchami, prawda? Ponieważ to w ten sposób przez spirytyzm starano się również wykazać, jaka będzie przyszłość. I to było złe, bo przecież nie w ten sposób możemy sięgać po przyszłość, ale poprzez objawienie, jakie nam Bóg daje w Słowie swoim. Dlatego też po tych 3 latach, drodzy, doszło do tego, że Bóg właśnie wywyższył, w ten sposób możemy został wywyższony. I Pan Bóg posługuje się nieraz takimi momentami ludźmi, których wydawać by się mogło, że nic nie będą w stanie zrobić. Byli tylko pojmanymi jeńcami na początku. Dostali się na dwór. Mieli być kształceni i byli. Tak, aby ich tożsamość zupełnie została zatarta. A jednak właśnie pozostali Bogu wierni. I Bóg właśnie użył tych ludzi, aby ogłosić światu swoje poselstwo. W ten sposób wiemy, że o Bogu stało się to wszystko jasne, prawda? Boże imię zostało wywyższone. Później kolejne wydarzenia, gdy król bardzo zaufał sobie i uznał, że ten piękny posąg, który się mu śnił, on może jeszcze udoskonalić, bo teraz nie będą te wszystkie metale w kolejności wstępującej, ale może być cały ze złota i uznał, że należy taki zrobić. I po raz kolejny później Bóg dał wyraz swojego właśnie triumfu w postaci tej, że uwolnieni zostali z pieca ognistego towarzysze Daniela. I dlatego też, drodzy, patrząc na tą sytuację, że to jest tylko Bóg niebios, który może być wywyższony. Gdybyśmy odnieśli to do obecnego czasu, wiemy, że w dzisiejszym czasie system babiloński funkcjonuje nadal, prawda? Biblijnie to się nie zmieniło. Księga Apokalipsy ukazuje nam w dalszym ciągu ten system, a co większe dla nas jest jeszcze to, że ostatnie wezwanie, które zostało skierowane do właśnie ludzi, zawarte w 18 rozdziale tej księgi, ukazuje nam, że Pan Bóg oczekuje na to, że wielu ludzi, którzy tam jest, je ten Babilon opuści, prawda? Czytamy to poselstwo z 18 rozdziału, potem widziałem innego anioła wstępującego z nieba, który miał wielkie pełnomocnictwo i rozjaśniła się ziemia od jego blasku i zawołał donośnym głosem: upadł, upadł wielki Babilon i stał się siedliskiem demonów i schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego. Ta wizja w przypadku Babilonu jest dokładnie taka, jaka była w czasach tamtych, gdy Daniel jeszcze żył. Przecież Daniel doczekał czasu, w którym Babilon, tamten starożytny, również upadł, prawda? Ten potężny Babilon, którego reprezentowała głowa ze złota, był potężną monarchią. Ale drodzy, czy on upadł w wyniku działania wojennego? Czy w wyniku działań, które miały doprowadzić go do zniszczenia od tak, bo przegrali wojnę z innym imperium? Wiemy, że odnośnie upadku Babilonu to jest to dość niekonwencjonalna niemalże sprawa, bo państwo Medów i Persów, które najpierw oblegało, później przedostało się przez suche koryto rzeki Eufrat, pokonało w ten sposób właśnie dobrze zabezpieczone bramy, które były na pewno zamknięte i nie było możliwości dostać się do środka, przedostali się i w ten sposób było możliwe zajęcie państwa. A więc, drodzy, Słowo Boże nam pokazuje, że ten system, chociaż pyszni się, chociaż jest bardzo pewny siebie, to jednak koniec jego według Słowa Bożego jest, prawda? Jest to tak, jak czytaliśmy w 14 rozdziale księgi proroka Izajasza. Ta myśl, jeszcze raz ją do niej powrócimy, 14 rozdział i wiersz 15. A oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. Takie jest proroctwo, prawda? Babilon upadł starożytny, ale i dzisiaj współczesny Babilon również upadnie. Poselstwo jest jednak skierowane,
aby donośnym głosem, aby właśnie ludzie go opuścili. My rozumiemy, drodzy, co to znaczy Babilon, prawda? A więc pomieszanie prawdy z fałszem, dokładnie takie, jakie było w Babilonie zawsze. Gdyż Babilon zawsze charakteryzował się pomieszaniem różnego rodzaju bóstw, prawda? Tam nawet nieważne było, komu w konkretnym dniu oddajesz cześć, bylebyś oddawał. A czy to oddajesz takiemu Bogu, czy innemu, możemy dołączyć, że będzie ich jeszcze więcej. Ale to było wszystko sprzeczne właśnie z Bożą wolą. I teraz, drodzy, co na ten temat Ellen White mówi. Czytamy takie myśli w duchu proroctwa, które dotyczą właśnie tej sprawy. Posąg, który został pokazany Nabuchodonozorowi, przedstawia nie tylko upadek ziemskich królestw, ich mocy i wspaniałości, lecz tak samo trafnie pokazuje nam upadek czego? Religii i moralności wśród ludzi tych królestw. To, że tamten starożytny upadł, prawda? Bo w końcu doszło do jego upadku. Upadł ten Babilon. I o tym mówi nam 5 rozdział Księgi Daniela. Ale dlaczego tak się stało? Ponieważ był upadek religii i moralności wśród ludzi. Prawda? Tamten moment jest dobrze opisany w 5 rozdziale, dzisiaj go nie będę rozwijał, ale jest ten motyw przedstawiony o tym upadku moralności, bo tak tam było rzeczywiście, i religijności, bo też Balsazar, który urządził wielką ucztę, wziął te naczynia, które Nabuchodonozor, prawda, sprowadził i co? I dał tam uczestnikom, a oni pili z nich wino, prawda, i upijali się tym nierządem Babilonu. I dalej czytamy takie, drodzy, słowa. Rozmiar zapomnienia Boga przez narody jest wymiarem ich moralnej słabości. Babilon upadł, gdyż był w dobrobycie, zapomniał o Bogu, a okazałość swojego dobrobytu przypisywał tylko ludzkim osiągnięciom. A więc to uczynimy sobie imię. Królestwo Medów i Persów nawiedził gniew Boży, ponieważ zdeptano zakon Boży. Bojaźń pańska nie znalazła tam miejsca w sercach ludzkich. Dominującym wpływem w Medopersji była bezbożność, bluźnierstwo i zepsucie. Państwa, które po niej następowały, były jeszcze bardziej zepsute i zdeprawowane. Upadały, bo odrzuciły wierność Bogu, ponieważ zapomnieli o Nim. Moralność ich upadała coraz bardziej i coraz bardziej. To jest, drodzy, obraz właśnie tego współczesnego, dzisiejszego Babilonu. My dzisiaj, drodzy, żyjemy w wieku, którym mogłoby się wydawać, że rozwój przemysłu, jaki był w wieku XX, teraz XXI, prawda, ogromny postęp technologiczny, rozwój nowoczesnych technologii, stworzenie sztucznej inteligencji. To wszystko by można było powiedzieć, że to jest czas, w którym cywilizacja powinna wznosić jakby coraz bardziej wyższy poziom, prawda? Że to wygląda tak, jakbyśmy osiągali coraz większą możliwość rozwoju. Przecież my dzisiaj, drodzy, żyjemy już w takich czasach, gdyby 20 lat temu się jeszcze cofnąć do tyłu, a jeszcze później więcej, to byśmy zauważali, że wielu ludzi, gdyby wstało z martwych z tamtych czasów, czy jeszcze wcześniej, powiedzmy 50, 70 lat temu, i dzisiaj by zobaczyli, jak my podróżujemy, że korzystamy ciągle z mobilnych urządzeń, prawda, technologicznych, które ciągle mamy przy sobie, którymi możemy się kontaktować, możemy czytać wiele rzeczy, możemy przeglądać jakieś obrazy. To wszystko, to byłoby wprost nie do pojęcia, co stało się na przestrzeni tak krótkiego wieku. Ktoś by mógł powiedzieć, jesteśmy jakby w dobrym kierunku, ponieważ cywilizacja wznosi się coraz bardziej na wyżyny, coraz bardziej osiąga wyższy poziom. Ale drodzy, gdy Daniel miał objawić tą charakterystykę posągu, prawda, głowa była ze złota, pierś, ramiona była ze srebra, biodra z miedzi, nogi z żelaza, a stopy po części z żelaza, po części z gliny. Czyli kolejność wstępująca wskazuje nam według Słowa Bożego, że idziemy w jakim kierunku? Idziemy do wyżyn, czy idziemy w dół? W dół. W dół idziemy, prawda? Że cywilizacja to nie jest złoty wiek, drodzy, dzisiaj. Bo gdyby tak było, drodzy, to dzisiaj byśmy nie mieli wojen, nie mieli chorób, kataklizmów. Byłoby dzisiaj idealnie. Mamy nowoczesny rozwój technologiczny, za tym powinno iść łatwiejsze życie,
Powinno być lepiej. Pamiętam, drodzy, ze szkoły podstawowej, gdy mówiono nam wtedy, a to był ten czas, gdy era komputeryzacji właśnie zaczynała się, to był początek, zaczynała się robić taka popularniejsza, tych komputerów zaczynało przybywać. I wtedy nam, pamiętam, mówili, że przyjdzie czas, że życie stanie się o wiele lżejsze, bo komputery zastąpią wszystko. Będzie lżej pracownikom, którzy w biurach siedzą, w księgowości, bo komputery za nich będą wszystko robić. Jest prawdą, że w księgowości pomagają komputery, prawda? Bo wiele operacji wykonują. Ale czy życie jest prostsze nawet i na tamtym odcinku? Ludzie mówią, jesteśmy przeładowani pracą. Mamy wszystkiego dość. Jest tego coraz więcej. Nie radzimy sobie, prawda? W ogóle ogrom tego wszystkiego, co jest, wskazuje na to, że chociaż powinno być lepiej, jest tylko coraz gorzej, prawda? A więc jednak stacza się ta ziemia. Tak jak proroctwo o tym mówiło, prawda? Państwa, które następowały, jeszcze raz przeczytam te myśli, były jeszcze bardziej zepsute i tak było. Czyli to tylko była degradacja stanu ludzkości. Upadały, bo odrzuciły wierność Bogu. Zapomnieli o Nim, moralność ich upadła coraz bardziej, coraz bardziej. Zatem, drodzy, gdy to czytamy, to musimy zastanowić się nad jedną rzeczą, co Słowo Boże nam mówi w czasie, w którym tak wielu polityków, a nawet i głowy przywódców religijnych, tych największych, szczególnie zwracają dzisiaj, drodzy, nam na jedną rzecz, na kwestię klimatu, prawda, ochrony tego klimatu. To jest taki temat bardzo szczególny, bo wiemy, że Ziemia jest coraz bardziej niszczona przez właśnie przemysł, przez emisję CO2, to wszystko wskazuje na to, że to jest taki temat, który ma swoje uzasadnienie i on trafia do ludzi dość dobrze, prawda? Bo kto dzisiaj nie powie, że no tak, ograniczanie emisji CO2 jest jak najbardziej czymś pożądanym, prawda? A nawet i to, co Unia Europejska chce do 2035 zupełnie spowodować to, żeby już nie produkowano samochodów o napędach spalinowych. No, wydaje się, że to już będzie idealnie, ale drodzy, czy do tego dojdą? Chcą do tego dojść, prawda? Wielu uwierzy w to nawet. Ale przeczytajmy sobie myśli, które są zawarte w księdze proroka Izajasza. To jest rozdział 24. Rozdział 24 przedstawia nam niemalże apokaliptyczną wizję przyszłości właśnie u proroka Izajasza. I oto czytamy takie słowa. Oto Pan spustoszy ziemię i zniszczy ją, sprawi zamieszanie na jej powierzchni i rozproszy jej mieszkańców. Ten sam los, co lud spotyka i kapłana, sługę i jego pana, służącą i jej panią, kupującego, sprzedającego, pożyczającego, biorącego pożyczkę, lichwiarza i dłużnika. Doszczętnie spustoszona i złupiona będzie ziemia, gdyż Pan wypowiedział to słowo. Więdnie i obumiera ziemia, marnieją i obumiera świat. Marnieją dostojnicy ludu ziemi, ziemia jest splugawiona pod swoimi mieszkańcami, gdyż przestąpili prawa, wykroczyli przeciwko przykazaniom i zerwali odwieczne przymierze. Co jest, drodzy, powodem takiego stanu rzeczy? Prawo, prawda? Zerwanie tego prawa Bożego. Pan Bóg zawierać chciał z ludem swoim i ogłaszał prawo. Prawo jest ukazane jako niezmienne, doskonałe. Ale drodzy, nawet gdyby ktoś powiedział, ja chcę ten świat zmienić na lepsze, a nie żył zgodnie z Bożym prawem, uda się to? Nie uda się. Nie wiem, gdyby jak chcieli, to jest niemożliwe, prawda? Tu jest napisane, że ziemia jest splugawiona, gdyż przestąpili prawa. A mówienie o czymś, co jest splugawione, drodzy, to jest coś bardzo dosadnego. To już nie jest tylko coś brudnego, prawda? Mamy historię również szaty, które niektóre przekłady mówią, że jest to szata brudna, ale niektóre właśnie bardzo używają takiego dosadnego przekładu i mówią, ta szata jest jaka? Plugawa. Drodzy, i powiedzmy sobie, jest różnica czy nie? Bo jeżeli coś jest brudne, to na przykład, no koszulę ja też mogę za chwilę, jak po sabacie będzie wrzucić do pralki, wypierze się i będzie czysta. Ale jak ona już będzie plugawa, to już raczej budzi jakiś odrazę, prawda? Coś, co jest plugawe, to jest zanieczyszczone, to zazwyczaj biorą do jakiegoś pojemnika i nawet jest to opisane, to są odpady nieczyste i to jest do utylizacji. Tego się już nie da.
I drodzy, z powodu przestąpienia prawa, z powodu tego, że ludzie tak bardzo grzeszą i lekceważą Boga w ten sposób, ziemia jest splugawiona. To jest przekleństwo, drodzy. Ludzie chcą osiągnąć wyżyny, prawda? Chcą się wznieść ponad wszystko. Mówią, my sobie poradzimy. Czy dzisiaj ludzie nie mówią takiej sytuacji? Drodzy, gdy są teraz trzęsienia ziemi, jakiekolwiek, zawsze znajdą wytłumaczenie, prawda? Trzęsienie ziemi w Turcji, w Syrii. Zawsze mówią, tak było, były trzęsienia, my to przewidujemy, takie sytuacje są. Ale to nie jest, drodzy, przypadek. To jest coś, co dzieje się dlaczego? Dlatego, że przestąpili prawa. I to jest tutaj właśnie mocno ukazane. Wykroczyli przeciwko przykazaniom, zerwali odwieczne przymierze. Dlatego klątwa pożera ziemię i jej mieszkańcy muszą odpokutować swoje winy. Prawda? Mieszkańcy giną, tu jest również powiedziane, niewielu ich zostaje. Zatem, drodzy, bardzo mocno nam to utwierdza nas, że niewierność Bożemu prawu, próbowanie uczynienia sobie imienia, jak uczynił to Babilon, i obecnie ten Babilon dalej tak czyni, gdyż mówią nawet o sprawach klimatycznych, prawda, pozornie niby dobrych, ale chcą to zrobić sami bez Boga. To się, drodzy, nie uda. To jest niemożliwe zrealizować bez pomocy Bożej. Nie mamy takiej możliwości, abyśmy mogli właśnie tą ziemię uratować przed skutkami grzechu, odłączając od Boga. Jedynie powrót do przykazań Bożych. Dlatego też poselstwo z 18 rozdziału jest tak bardzo ważne. Brat starszy zboru czytał właśnie te myśli z księgi proroka Jeremiasza, gdzie było wyraźne poselstwo, że Pan Bóg chciał ratować nawet Babilon, prawda? Chciał ratować? Tak. Popatrzmy na 51 rozdział właśnie tej księgi. Jest to tu wyraźnie napisane, że Babilon padł znienacka, został rozbity. Biadajcie nad nim. Weźcie balsam na jego ból. Może się da uleczyć. Leczyliśmy Babilon, ale nie dało się go uleczyć. Zostawcie go. Chodźmy każdy do swojego kraju, gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoku. I ta wizja, która tu została dodana prorokowi Jeremiaszowi odnośnie Babilonu, że właśnie sąd jest tutaj ukazany, że sąd jego sięga obłoków, prawda? Że jest to coś, co będzie osądzone. Właśnie w 18 rozdziale Apokalipsy ukazane są te słowa, gdzie jest poselstwo skierowane do ludzi, aby opuścili Babilon, odwrócili się od niego, że stał się siedliskiem demonów, schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i wszelkiego ptactwa nieczystego i wstrętnego, gdyż wszystkie narody piły wino szaleńczej rozpusty jego i królowie ziemi uprawiali z nim wszeteczeństwo, a kupcy ziemi wzbogacili się na wielkim jego przepychu. Tak, drodzy, bez Boga, odrzucając właśnie Boga, prowadzi to zawsze do całkowitej zagłady. Żyjemy w obecnym czasie, drodzy, gdzie poselstwo jest skierowane do świata, aby ludzie jeszcze, którzy tkwią w tym Babilonie, mogli z niego wyjść. Pan Bóg chce ratować wszystkich. Nawet chciał ratować przecież Babilon, jak czytaliśmy. Ale Babilon nie chciał, odwrócił się od Boga. Zatem, cóż, łaska Boża jest wielka, jest wspaniała dla wszystkich. Prawda? Pan Bóg pragnie ratować, jak Abraham, który wstawiał się przecież za Sodomą. Czyż nie jest w podobny sposób to zilustrowane? Pan Bóg przychodzi do Abrahama, Abraham mówi, czy dla 50? Pan Bóg mówi, nie zniszczę. Dla 40, tam nawet po 5 to zniża, prawda? Nie zniszczę. 30 mówi, nie zniszczę. Dla 10 nie zniszczę. Ale nie było nawet i tylu, prawda? Zatem wezwanie jest, aby z tego Babilonu mogli wyjść ludzie, którzy mają świadomość, kim jest Bóg, aby mogli poznać prawdę i Pan mógł nas powrócić, a my byśmy mogli razem z Nim być w Jego Królestwie. Oto niech będzie, drodzy, naszym przywilejem modlitw, rozważań, aby ta sprawa dzieła Bożego mogła dojść do końca, a my, abyśmy razem z Nim mogli być w Jego Królestwie. Amen.